W młodości jego małżeństwem wstrząsnął poważny kryzys. Aktor planował opuścić żonę i dwójkę, dzieci. Na szczęście nie zrobił tego, za co dziś całym sercem dziękuję Panu, Bogu. Był u szczytu sławy. Dnie spędzał na planie zdjęciowym lub w teatrze. Do domu, w którym czekała żona Ewa i dwójka maleńkich dzieci, wracał wykończony. A ktoś musiał jeszcze zająć się córeczkami reklama Piotr Frączewski doskonale pamięta, kiedy do jego małżeństwa zaczął zakradać się kryzys. Bardzo dużo pracowałem. Tyrałem właściwie, od świtu do późnej nocy, koło wrót. Kierat. Do tego dom z dwójką małych dzieci, czyli brak snu. W pewnym momencie miałem ochotę od tego wszystkiego uciec, wyrwać się, dokądkolwiek. I jakoś tak się stało tłumaczy w książce Ja, Franczewski. Aktor miał wtedy 35 lat, a jego małżeństwo trwało 7. Dopiero co na świat przyszła druga córka Magda. Żyliśmy sobie normalnie. Domowe, obiady, spacery, weekendowe wyprawy do powsina. Fiat 126 P z wózkiem na dachu. Kompanie córek. Które było moją domeną. Sprawnie sobie z tym radziłem, więc wpisano to w mój zakres. Obowiązków domowych wspomina. W tym czasie w teatrze dramatycznym, gdzie występował, została zatrudniona 24-letnia Joanna Pacuła. Nie minęło dużo czasu, gdy wybuchł płomienny romans. Frączewski stracił głowę dla pięknej koleżanki. Zaczął rozważać opuszczenie rodziny. Jednak nie była to dla niego łatwa decyzja. Bardzo kochał swoje dzieci. Kasia miała wtedy sześć, a Magda trzy lata. Aktor czuł się kompletnie rozdarty. To odbijało się na jego pracy. W pewnym momencie znalazł się w tak złym stanie psychicznym, że zerwał spektakl. Czuł, że dłużej tego nie wytrzyma, że musi podjąć decyzję. Albo Joanna, albo Ewa. Postanowiło odejść od rodziny. Podzielić się opieką nad dziećmi. Do trudnej rozmowy z żoną przygotowywał się, długo. Zabrał Ewę na wycieczkę samochodem za miasto, do lasu. Nie wiedział, jak, ma jej powiedzieć prawdę. Ale wiedział, że musi. Szczątki uczciwości nie pozwalały, mi dłużej tkwić w tym gigantycznym oszustwie. Musiałem to powiedzieć, również po to, by, egoistycznie sobie ulżyć. Zrzucić ten ciężar z barków, opowiada. Jednak reakcja żony sprawiła, że poczuł się jeszcze gorzej. Ewa była zdruzgotana, zdemolowana psychicznie. Nie odezwała się chyba nawet słowem. Płakała, wspomina wydarzenia sprzed wielu lat. Po tej rozmowie aktor już nie był pewny, czy umie porzucić rodzinę. Wkrótce Joanna pacuła, jechała do Paryża. Gdzie w grudniu 1981 roku zastał ją stan wojenny. Nie mogła wrócić do kraju. Rok później przeniosła się do Ameryki. Po latach przyznała w jednym z wywiadów, swoją największą i jedyną miłość zostawiłam w Polsce. W tym czasie franczewski, krok po kroku, zaczął odbudowywać swoje małżeństwo. Początki nie były łatwe. Aktor miał potworne wyrzuty, sumienia. Narastało we mnie miażdżące poczucie winy i świadomość ogromu krzywdy, jaką wyrządziłem żonie. Czułem się bezgranicznie żałosny i niewyobrażalnie wprost śmieszny, wyznaję. Na szczęście była przy mnie niezwykle mądra i dojrzała kobieta. To bolesne doświadczenie sprawiło, że więź między małżonkami nie tylko się odbudowała, ale stała się jeszcze silniejsza. Nie udałoby się tego osiągnąć, gdyby nie Bóg, do którego Franczewski zwrócił się w trudnym momencie. Wiara jest pewnym wyborem ja go dokonałem podkreśla do kościoła chodzili mi wszyscy aktor dbał, żeby córki brały udział w nabożeństwach. Chciał je wychować w katolickich wartościach. Tak samo jak on został wychowany. W swoich rozmowach z Panem Bogiem proszę o łaskę, wiary żywej, wykraczającą poza rutynę odbędniania niedzielnej mszy. Proszę o wiarę odważną, prawdziwą, przenikliwą. Wylicza dzisiaj. Dziękuję też Bogu za ocalenie jego rodziny. Z własnej winy. Mogłem wszystko stracić. Myślę, że bez Ewy nie byłbym tym samym człowiekiem. Jest, we mnie radość. Że tamta historia sprzed lat nie ogołodziła naszego związku z rzeczy, najwartościowszych, mówi. Ewa jest moją miłością, moją odwagą i męstwem. Gniewem, awanturą. Moją zdradą, moim wstydem i przebaczeniem. Moją radością, niepokojem i troską. Moją dumą, moim życiem. I wreszcie, na koniec, nadzieją na spotkanie w następnym świecie. Wyznaje z mocą Piotr franczewski. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.